Witam serdecznie w Katowicach na Śląsku. Chciałem dzisiaj przedstawić dwie panie, które będą jedynkami na Śląsku. Jedna osoba w Gliwicach, druga w Katowicach. W porządku alfabetycznym je przedstawię. Marta Golbik, gliwiczanka, ekonomistka z wykształcenia, przedsiębiorczyni i osoba zaangażowana w organizacje pozarządowe. I Monika Rosa, ukończyła Uniwersytet Śląski, nauki polityczne, osoba zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Ostatnie lata pracowała w kancelarii prezydenta Komorowskiego. I teraz poproszę obie osoby o krótkie przedstawienie. Potem jesteśmy otwarci na Państwa pytania wszelkie. A na końcu chciałem powiedzieć dwa słowa na temat tego, co przedstawił Andrzej Duda wczoraj w Warszawie. Marto, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz? Nazywam się Marta Golbik, mam 30 lat, jestem gliwiczanką od urodzenia. Od urodzenia też działam w Gliwicach. Jestem z wykształcenia ekonomistką, ukończyłam Szkołę Główną Handlową. Pracowałam jako nauczyciel akademicki, pełniłam również funkcję pełnomocnika rektora do spraw przedsiębiorczości, gdzie zajmowałam się przedsiębiorczością młodych ludzi, osób, które wchodzą na rynek pracy i starałam się aktywizować studentów. Obecnie jestem przedsiębiorcą, mam firmę z branży nowych technologii i dlatego też bardzo bliskie jest mi wszyscy przedsiębiorcy są mi bardzo bliscy i bardzo zależy mi na tym, żeby mieli łatwiej w prowadzeniu swojej działalności. Zajmowałam się naukowo, teraz zawodowo zajmuję się łączeniem biznesu z nauką, ponieważ uważam, że to jest jedna z najważniejszych spraw, aby Polska mogła się lepiej rozwijać. Na Śląsku mamy najwięcej zarejestrowanych i działających małych i średnich przedsiębiorstw. Co jest bardzo ważne, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą. Śląsk naprawdę stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami i wspieranie ich jest dla mnie akurat rzeczą priorytetową. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ale również pomaganie w nawiązywaniu relacji z uczelniami i z ośrodkami badawczymi. Ważną rzeczą w moim życiorysie jest również moja działalność pozarządowa. Od kilkunastu lat działam w organizacjach pozarządowych. Bardzo bliskie jest mi środowisko artystów, muzyków, które również wspieram i bardzo chciałabym wspierać. Dziękuję bardzo. Monika. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Monika Rosa. Jestem Ślązaczką. Ukończyłam Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. Na Śląsku zajmowałam się działalnością pozarządową w Stowarzyszeniu Projekt Polska, które organizowało i na Śląsku, i w całej Polsce liczne akcje i projekty. Pracowałam też w śląskiej firmie rekrutacyjnej oraz w lokalnych śląskich mediach. Ostatnie 5 lat, jak wspominał Ryszard Petru, spędziłam pracując z prezydentem Komorowskim. Co jest dla mnie bardzo ważne, to przede wszystkim państwo i gospodarka. Mając na myśli państwo, myślę głównie o obywatelu, o tym, żeby państwo było dla obywatela, o tym, żeby administracja była służebna, żeby służba cywilna dobrze działała. Myśląc o gospodarce, mam na myśli przede wszystkim innowacje, ponieważ innowacyjna gospodarka to są miejsca pracy. Śląsk jest bardzo ważnym miejscem. Jesteśmy na drugim miejscu, jeśli chodzi o produkt PKB w kraju. To jest 13% PKB Polski. Bardzo ważne jest więc wspieranie przedsiębiorstw, ale także innowacyjnych, wspieranie venture capitals i to jest rzecz najważniejsza oraz połączenie także biznesu z nauką. Bardzo bliskie są dla mnie kwestie wolności i praw obywatela, na przykład kwestia związków partnerskich, która już dawno powinna zostać załatwiona. Dziękuję bardzo. To jeszcze tylko dwa słowa, dobrze? Ale jakby pani była bliżej, uprzejmie podejść. Chciałem podkreślić właśnie, że Śląsk przedsiębiorczością stoi, a nie górnictwem wcale. Oczywiście ma olbrzymią tradycję górniczą, którą trzeba szanować, ale to jest olbrzymie potencjalne zagłębie polskiego przemysłu. Ja jestem w ogóle z Wrocławia i patrzę na całą tą autostradę A4, od Wrocławia de facto po Kraków, a nawet po Rzeszów. To może być taka polska autostrada przedsiębiorczości. Marzy mi się, żeby to była taka autostrada jak od Wenecji do Mediolanu, gdzie cały czas są firmy. I naprawdę tu jest olbrzymi potencjał. Być może my tego na co dzień nie doceniamy, ale Śląsk jest bardzo przedsiębiorczy i pokazał, że
po tej jednak zapaści, jaka miała miejsce po załamaniu komunizmu, jest to jednak region, który ma najwięcej potencjał rozwoju i był w stanie się obudzić, jest oczywiście bardzo nastawiony eksportowo, nie tylko w zakresie maszyn górniczych, ale innych. I obie koleżanki, które właśnie o tym mówiły, wskazywały na potrzebę łączenia biznesu z nauką. Tu są też bardzo prężne ośrodki akademickie. Chodzi o to, żeby to wszystko zebrać w całość i zdjąć ten wizerunek Śląska jako trudnego miejsca. Ja z przerażeniem stwierdzam, jak patrzę, jak PiS, a potem Platforma przyjeżdżają tutaj i sugerują, że są potrzebne jakieś wielkie programy dla Śląska, bo Śląsk jest jakoby upadły albo w ruinie. Jedni mówią, że jest w ruinie, to mówi PiS, a Platforma jakby w podświadomy sposób sugeruje, że to jest ruina, mówiąc, no są specjalne, potrzebne programy dla Śląska. Oczywiście każde województwo śląskie też potrzebuje jakiegoś pomysłu na siebie. Bez wątpienia potrzebna jest rewitalizacja. Natomiast w dłuższym okresie czasu Śląsk przedsiębiorczością stoi. Pamiętajmy, że tu jest olbrzymia kultura przemysłowa w Polsce. Ona zawsze była i na tej kulturze przemysłowej można zbudować. W takiej na przykład biednej Grecji nie ma kultury przemysłowej. U nas jest i bardzo ważne to, żeby osoby młode, które wierzą, że Polska może być nowoczesna, były zaangażowane w politykę i bardzo się cieszę, że obie panie będą startować z tego regionu. Kolejne jedynki niedługo przedstawimy. Nie będę w stanie wszystkich osób przedstawiać osobiście, ale dla mnie ważne było, żeby tu dzisiaj być i pokazać osoby, które będą startowały z list sejmowych do Sejmu. I też chciałem pokazać, że nowa Polska jest możliwa, możemy się pokazać, że nowa, lepsza Polska jest możliwa i ma zupełnie inną twarz niż ci starzy wyjadacze polityczni, bo oni już nowego nic nie wymyślą.